Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kanale Kontrola Umysłu Ewa Pawela. Proszę Państwa, dzisiaj będzie wyjątkowo trudny temat, dlatego że ponad 3 tygodnie temu wydarzyła się na Hawajach wielka tragedia, którą ja porównuję tak naprawdę do początku pandemii COVID-19, dlatego że ta sprawa jest bardzo wielowątkowa. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, o co chodzi i ku czemu to zmierza. Dlatego proponuję Państwu przynajmniej dwa filmy w tym temacie. Dzisiaj chciałabym Państwu wykazać, naprawdę w oparciu o dowody i udokumentowane źródła, że z całą pewnością ten pożar nie wybuchł naturalnie. To nie była absolutnie żadna klęska żywiołowa. To tak naprawdę nie był pożar. To było coś zupełnie innego. To znaczy atak bronią energii skierowanej. I teraz to nie ulega wątpliwości, prawda? Minęły 3 tygodnie. Przyglądał się temu cały świat, przede wszystkim ten świat alternatywny. Wobec tego no, zgromadzono sporą dawkę rzetelnych, dobrze osadzonych w rzeczywistości i w realiach dowodów. Ale proszę Państwa, to, że to był atak bronią energii skierowanej, to jedno. A to, że była to tak naprawdę i naprawdę wiele na to wskazuje, celowa, bardzo perfidna, okrutna, ale po mistrzowsku przeprowadzona akcja. To jest druga strona tego medalu. A trzecia sprawa, która mnie intryguje najbardziej, to fakt, że prawdopodobni sprawcy absolutnie się z tym nie kryją. Wręcz przeciwnie, dochodzi tutaj do takiej jakiejś no, perwersyjnej komunikacji pomiędzy potencjalnymi organizatorami tego morderstwa, bo nie bójmy się tego tak nazwać, a szeroką publicznością. Ja jestem z wykształcenia semiologiem, wobec tego poniekąd mam uniwersytecki papier na teorie spiskowe i tak zwane łączenie kropek, dlatego że semiolog po prostu analizuje wszystkie elementy danej sytuacji i próbuje nadać sens ich wzajemnemu współwystępowaniu. Czy to będzie w sztuce teatralnej, czy to będzie w wypowiedzi. Ja akurat jestem językoznawcą ogólnym ze specjalnością semiologii. W każdym razie każda sytuacja obfituje różnego rodzaju gesty, mowę ciała, informacje wzrokowe bądź słuchowe, bądź pisane. I prawda, to wszystko może podlegać no, bardzo rzetelnej analizie. Jest po prostu do tego pewien warsztat metodologiczny, który ja swojego czasu w młodości posiadłam w Paryżu. Więc dlatego no, to, co zaszło na Hawajach, na wyspie Maui, jest dla mnie naprawdę sporym wyzwaniem. Dlatego, że uważam, że jest to jakby, że był to jakby akt założycielski dużo szerszego problemu, który w tym momencie dotknął
dotknął Hawajczyków, ale z upływem czasu może dotykać też nas. Więc proszę Państwa, rozłóżmy to sobie na dwa etapy. Dzisiaj ja Państwu udowadniam, że to zrobiono i że to zrobiono przy użyciu najnowszych technologii. Natomiast najprawdopodobniej jutro albo pojutrze zastanowimy się wspólnie, czemu to miało służyć i ku czemu to zmierza. Bo tego rodzaju pożary już od tamtej pory wybuchły na przykład w Kanadzie, w mieście Kelowna. I zobaczycie Państwo, że jest szereg cech wspólnych obu tych przypadków. Więc być może będziemy tutaj mieli jakieś prawo serii, a już na pewno jest w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Kłopot w tym, żeby to na czas właściwie rozczytać i nie dać się wyprowadzić na manowce. Bo proszę Państwa, w tej historii naprawdę zaoferowano nam już parę takich dymiących pistoletów, prawda? Parę fałszywych bądź zmyłkowych tropów. I oczywiście bardzo trudno jest no, niespecjalistom, takim alternatywnym, samozwańczym i amatorskim dziennikarzom, jak w moim przypadku, bardzo trudno nam jest dojść prawdy, wyeliminować te wszystkie fałszywe poszlaki, ale spróbujemy to wspólnie jutro zrobić i zastanowimy się, no, jakie były motywy, te na pierwszym planie, na drugim planie i na trzecim planie, bo myślę, że tutaj naprawdę chciano za jednym zamachem upiec wiele przestrzeni. Ale proszę Państwa, do roboty. Wobec tego ja już udostępniam Państwu prezentację. Proszę wybaczyć, że dzisiaj no, większość informacji takich ogólnych będzie dość pobieżna, dlatego że trzonem tego spotkania będą bronie energii skierowanej. Dlaczego ja kładę tak duży nacisk na ten temat? Ano dlatego, że kwestie tego pożaru potraktowało już bardzo ciekawie zresztą paru polskich blogerów. Oczywiście Ator w wideoprezentacjach, ale też Marcin Masny, Suwerenny. Z tym, że no po prostu no widać, że ten temat bardzo konkretny broni energii skierowanej jest dla nich jeszcze lekko kontrowersyjny, lekko niewygodny. W związku z tym, prawda, no ja sobie pozwolę zagospodarować ten fragment informacji o tej tragedii. Proszę Państwa, kolejna uwaga bardzo istotna. Ja odkąd się zajmuję od 14 lat tą tematyką, to znaczy kontroli umysłu, najnowszych technologii wojskowych, broni energii skierowanej, no jestem przyzwyczajona do tego, że zarówno mój komputer, jak i mój telefon są pod czułą i taką no naprawdę ręczną opieką jakichś służb, a może tych służb jest więcej, bo temat jest naprawdę najbardziej istotny w tej chwili na świecie, ale przyznam, że jeszcze nigdy nie zaznałam aż takiego utrudniania w zbieraniu materiałów. To naprawdę przeszło wszystko, co ja sobie wyobrażałam, że można zrobić.
A już Państwo na pewno byście mi nie uwierzyli w to, do jakiego stopnia ten temat jest no, takim przysłowiowym gorącym ziemniakiem. Dlatego od razu na początku chciałam Państwa zachęcić, że jeżeli w trakcie premiery na przykład ten film zniknie, to proszę uprzejmie szukać go na dwóch niezależnych platformach, na Ramblu i na Odysei, na kanale Ewa Pawela. Tak właśnie pisał. Proszę Państwa, cóż, ruszamy. Zapraszam na Hawaje, do naprawdę rajskiej krainy. Dlatego zatytułowałam ten program Spłonął raj i jego mieszkańcy, dlatego że ta właśnie wyspa, wyspa Maui, na której wybuchły te pożary w dwóch miejscach, jest powszechnie uznawana za rajską wyspę. W ogóle Hawaje są no, bardzo magicznym archipelagiem. Przede wszystkim tutaj Państwo widzicie krajobraz wulkaniczny, ale tam jest bardzo specyficzny mikroklimat. Stąd tak licznie odwiedzający to miejsce turyści, stąd tak wielu rezydentów spośród najbogatszych osób na świecie. A tak naprawdę wyspa Maui i akurat te fragmenty, które spłonęły, były uznawane przez ludność miejscową za absolutną świętość. Również różnego rodzaju kręgi ezoteryczne, takie już światowe, uważały, że tam są wyjątkowe warunki, tam jest wyjątkowa energia i że naprawdę określone miejsca na tej wyspie były jednymi z najbardziej takich no powiedziałabym uświęconych, to znaczy obdarzających ludzi, którzy się znajdą na tym terytorium, taką najczystszą, najlepszą energię. Jak Państwo widzicie, te krajobrazy są szalenie zróżnicowane. Tam są i góry, i morze. I dlatego przyciąga to naprawdę najbogatszych. Tutaj Państwo widzicie rezydencję czy siedzibę na Maui Billa Gatesa. A tutaj, proszę Państwa, bardzo ważna sprawa, to jest posiadłość Winfrey Opera. I proszę zwrócić uwagę, że cała ta, oba te człody domostwa są pomalowane na niebiesko. W dalszej części tego programu wyjawię, dlaczego jest to istotne. Na tej wyspie mają swoje posiadłości również Jeff Bezos, bywają tam Clintonowie, bywa Obama. Bodajże, no ja się nie znam na tych gwiazdach Hollywoodu, ale no, sporo z nich właśnie ma tam swoje rezydencje, oczywiście w różnych miejscach na wyspie. Więc jeżeli chodzi o te ostatnie pożary, bo bruchnęła taka wieść, że spaliły się domy ludzi ubogich, natomiast ogień starannie omijał te właśnie rezydencje bogaczy. Prawda jest taka, że pożar był blisko tylko właśnie tego domostwa Ofry Winfrey, no nie wiem jak to, co, znaczy, czy najpierw w tym wypadku mówimy imię, czy nazwisko
Winfrey Ofry. I uważa się, że właśnie dzięki temu niebieskiemu kolorowi to domostwo, ta posiadłość ocalała, ale zobaczycie Państwo, że najprawdopodobniej to jest właśnie jeden z takich fałszywych tropów, ale to się okaże dopiero jutro. A przyczyna tego, że zarówno w tym pożarze na Maui, jak i w pożarze w północnej Kalifornii, w Montezito, bo tam też Winfrey Ofry ma swoją posiadłość i tamta posiadłość również ocalała cudownie w pożarze tamtej miejscowości. Ale proszę Państwa, tak naprawdę właścicielami i głównymi mieszkańcami tej wyspy są Hawajczycy. To jest rdzenna ludność, która przybyła w różnych okresach na Hawaje z Polinezji. Mówi się, że z Markizów, z Tahiti, i tak naprawdę oni tam są u siebie i to oni postrzegają tą ziemię jako świętą spuściznę swoich przodków. I być może właśnie za to, że nie dopuszczali do wykupu tej ziemi ani przez wielkie korporacje jak Vanguard czy BlackRock, ani prawda, przez tych multimiliarderów jak Bill Gates, Jeff Bezos czy Winfrey Ofry, być może to właśnie ściągnęło na nich to nieszczęście, ten ogień z nieba. Ogień przede wszystkim spustoszył dawną stolicę Królestwa Hawajów, czyli Lahainę. To jest w tej chwili takie 36-tysięczne miasteczko, znaczy to było do tej pory 36-tysięczne miasteczko, absolutnie urocze, z taką tradycyjną zabudową kolonialną i, jak mówię, te hawajskie rodziny bardzo dbały o to, żeby ten stan rzeczy pozostał. Kiedy jakieś rodzeństwo dziedziczyło taki dom czy taki teren, po prostu nie dzielili tego terenu pomiędzy siebie, po to właśnie, żeby uniknąć pokusy sprzedaży. Ta sprzedaż była im w ich systemie wartości absolutnie zabroniona. Na terenie Maui działało takie stowarzyszenie starszyzny hawajskiej i oni mieli swój decydujący głos przy wszystkich inwestycjach na podległym im terenie. No ale oczywiście zarządzający stanem Hawajów robili co mogli, żeby tych rdzennych mieszkańców pozbawić tych ich odwiecznych prerogatyw. I dlatego, proszę Państwa, ten raj 8 sierpnia bieżącego roku zamienił się w przysłowiowe piekło, w jedno wielkie pogorzelisko i zamienił się niestety w krematorium dla w tej chwili jeszcze zupełnie nieoszacowanej liczby ofiar. I to ofiar, proszę Państwa, nie spośród turystów, bo tych zapobiegawczo wywieziono autokarami, ale ofiarami byli rdzenni mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci. Dlaczego?
Dlatego, że ponieważ dzień wcześniej szalał huragan Dora, doszło do zerwania linii elektrycznych, wobec tego odwołano szkołę. I dzieci w większości zostały same w domu, dlatego że rodzice pracowali. To z reguły nie była zamożna część mieszkańców Maui. Wobec tego oni pracowali w różnych restauracjach, hotelach. Dzieci zostały bądź same w domu, bądź pod opieką dziadków. I w tej chwili no, system edukacji na Maui nie może się doliczyć 2000 małych mieszkańców. No i cóż, jest to prawdziwa tragedia, ale o tym przy innej okazji. Tutaj Państwo widzicie, jak to mniej więcej wyglądało, dlatego że Lahaina była bardzo no, silnym ośrodkiem turystycznym. To naprawdę był obszar historycznie znaczący i w związku z tym ściągali tutaj turyści, jak również ściągali dla walorów no, kąpieliskowych i turystycznych. Tutaj, proszę Państwa, widzicie, jak bardzo to się wszystko zmieniło w przeciągu no, zaledwie paru godzin. No, nic nie zostało z dawnego uroku, z dawnego splendoru tego miejsca. I tutaj macie Państwo zdjęcie satelitarne tych terenów, które ucierpiały najbardziej. To jest taki wąski pas wzdłuż nabrzeża, wzdłuż plaży, prawda? Tradycyjnie ta pierwsza linia domów od brzegu to są tereny najdroższe. I tutaj widzicie Państwo, strzałki pokazują, że dość regularnie w takich odstępach te czarne punkty to są po prostu miejsca takich najsilniejszych zwęgleń, tak jakby właśnie uderzały tam jakieś spójne wiązki o bardzo wysokiej mocy. Proszę Państwa, to nie jest absolutnie nic nowego. Tego typu wzniecanie pożarów przy pomocy broni energii skierowanej, dlatego ja już ponad rok temu nakręciłam dla Państwa taki film, możecie go Państwo obejrzeć. On no, obejmuje znacznie szersze spektrum, bo tutaj chodzi nie tylko o pożary lasów, pożary różnego rodzaju instalacji agroekonomicznych, to znaczy, prawda, tutaj pamiętamy, jak się zaczęły pożary tych silosów, tych różnego rodzaju przetwórni owoców, jarzyn, zakładów wytwarzających nawozy sztuczne, ale opowiadam tam również o podejrzeniach, że pożar katedry Notre Dame to właśnie było coś takiego. Ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast, proszę Państwa, to, co było do tej pory, chociaż oczywiście te pożary na przykład w Australii, w Kanadzie, czy przede wszystkim w północnej Kalifornii, to były naprawdę ogromne tragedie. I w ten sposób bądź prywatnym inwestorom, bądź państwu udało się przechwycić naprawdę najcenniejsze tereny, zarówno w Australii, w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, to musimy powiedzieć, że ten pożar na Maui
to jest nieporównywalnie większa groza i nieporównywalnie silniejsza czy bardziej skuteczna technologia wojskowa. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy się zastanawiają, czy to nie był przypadkiem eksperyment czy próba testowa nowego lasera firmy Lockheed Martin, który to laser tak naprawdę został uroczyście zainaugurowany 23 lipca bieżącego roku, ale tutaj mogły być użyte bardzo różne technologie i właśnie między innymi wtedy, kiedy mówiłam o tych takich płonących czy dymiących jeszcze pistoletach, to właśnie są różne propozycje, które się pojawiają odnośnie tego, jakiego typu broń energii skierowanej, bo te technologie są różne, użyto w tym przypadku. I teraz, proszę Państwa, rzecz, która mnie zbulwersowała najbardziej i która najbardziej daje mi do myślenia, to fakt, że na Amazonie 10 sierpnia, czyli w trakcie trwania tych pożarów, bo przypominam, one wybuchły 8, apogeum swoje miały 9 sierpnia, gaszono do 12. Tymczasem już 10 sierpnia można było zakupić na Amazonie 86-stronicową książkę pod tytułem Ogień i wściekłość albo Ogień i furia. Historia pożaru na Maui i jego implikacji, jego konsekwencji dla zmian klimatu. I ja od razu weszłam na tą stronę, od razu zrobiłam zrzut ekranu i słusznie, bo w momencie, kiedy ludzie się zorientowali i ta informacja zaczęła krążyć, to oczywiście natychmiast książkę z Amazonu ściągnięto. Ale tutaj macie Państwo przetłumaczoną recenzję czy opis. Ja sobie pozwolę to przeczytać, dlatego że to jest bardzo istotne. Więc ta historia to wciągająca i otwierająca oczy opowieść o jednym z najbardziej niszczycielskich pożarów w historii Hawaju oraz o tym, jak ujawnia pilną potrzebę zajęcia się globalnym kryzysem klimatycznym. Książka jest kroniką wydarzeń z 8 do 11 sierpnia, ale jakim cudem, skoro, prawda, ukazała się 10 sierpnia, kiedy ogromny pożar przetoczył się przez wyspę Maui, napędzany przez suszę, upały i huraganowe wiatry. Książka opisuje wstrząsające przeżycia ludzi, którzy przeżyli pożar, a także heroiczne wysiłki strażaków i ratowników, którzy walczyli z płomieniami. Książka analizuje również przyczyny i konsekwencje pożaru, zarówno lokalnie, jak i globalnie, oraz pokazuje, w jaki sposób naraża on nasze społeczeństwo i naszą planetę na skutki zmian klimatycznych. Książka opiera się na badaniach naukowych, relacjach naocznych świadków, oficjalnych raportach oraz relacjach w mediach, aby zapewnić kompleksową i przekonującą narrację o pożarze Maui i jego wpływie na zmiany klimatyczne. Książka zawiera również praktyczne rozwiązania i zalecenia dotyczące tego, jak możemy zapobiegać przyszłym pożarom i przygotowywać się na nie, oraz jak możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i dostosować się do zmieniającego się klimatu.
Ogień i wściekłość. Historia pożaru Maui i jego konsekwencje dla zmian klimatycznych to obowiązkowa lektura dla każdego, kto troszczy się o środowisko, przyszłość ludzkości i losy naszej planety. Proszę Państwa, mogłoby się wydawać, że mamy tutaj do czynienia no, z taką typową narracją klimatyczną i że to, prawda, apokaliptyści klimatyczni rozniecili ten pożar po to, żeby nas zmotywować chociażby do zatłaczania CO2 pod ziemię w Polsce, bądź też szerzej i poważniej do tego, żebyśmy się zgodzili na prawda, tą politykę zero emisji dwutlenku węgla i co za tym idzie, żebyśmy się zgodzili na ten paszport węglowy czy klimatyczny, który będzie później, prawda, pretekstem do tego, żeby nas już całkowicie przerzucić na cyfrową tożsamość, cyfrowe portfele i tak dalej. Ale proszę Państwa, co tutaj tak naprawdę jest istotne? Ja postaram się to Państwu pokazać, chociaż nie będzie to proste. Proszę o cierpliwość. Ajajajajaj. Proszę zwrócić uwagę na to, kto jest rzekomym autorem tej książki. Oczywiście rzekomym, dlatego że no, książka nie mogła powstać, zwłaszcza jeżeli zawiera te wszystkie elementy, o których oni mówili, nie mogła powstać w trakcie pożaru, bo to były tylko 2 dni. Ona musiała zostać napisana i tak naprawdę wyedytowana dużo wcześniej. Autorem rzekomym jest dr Miles Stones. I to jest rzecz, która spowodowała, że ja naprawdę zwątpiłam w to, z czym tutaj mamy do czynienia. Dlaczego? Dlatego, że Miles Stone w liczbie pojedynczej to jest kamień milowy. I w zarządzaniu projektami jest to ważne zdarzenie w harmonogramie o czasie trwania zero. Czyli taki kamień milowy, moment czy akt założycielski, które podsumowuje określony zestaw zadań bądź daną fazę projektu. Czyli, prawda, coś zamykamy, otwieramy nowy etap. Myśmy już, prawda, mieli z tym do czynienia, były wirusy, jeszcze trwa wojna, ale ta wojna już medialnie się wyczerpuje. W związku z tym być może kolejnym etapem miał być klimat, albo ma być klimat. Zobaczymy, jak to się potoczy. Wszystko zależy od tego, czy Państwo uwierzycie i kupicie tą narrację, czy wręcz przeciwnie, no dzięki tego typu programom pozostaniecie obojętni, nie będziecie chcieli podążać wskazaną przez tą publikację ścieżką. No i wtedy, prawda, trzeba będzie tą narrację przekierować na inne tory. Ale proszę Państwa, jest tego dużo więcej. Po prostu dlatego, że na sąsiadującej z Maui wyspie jest bardzo duży teleskop służący do obserwacji astronomicznych. I proszę Państwa, ten teleskop oraz 10 innych
teleskopów w Ameryce Łacińskiej zostało unieruchomione. W zasadzie nieznana jest przyczyna, nieznany jest haker, nikt się nie zwrócił do astronomów, prawda, o ekwiwalent pieniężny za ponowne uruchomienie programu. I przez 2 tygodnie nie było obserwacji astronomicznych. I nie dopuszczano, astronomowie, po prostu dla nich to była straszna utrata narzędzi pracy, więc oni usiłowali ten system jakoś tam przywrócić do porządku. Przeszkadzano im w tym bardzo skutecznie i to przeszkadzały im w tym rządowe czynniki do spraw cyberbezpieczeństwa. Ale o tym jeszcze będzie. Natomiast najwyraźniej na terenie tego pogrzebiska jest coś, co rząd bardzo chce ukryć. Dlatego, że pod pretekstem, że no, tak naprawdę te szczątki ludzkie w tych domach spaliły się do cna. Spaliły się na biały proszek, na biały popiół. W związku z tym, pod pretekstem, że to jest miejsce no, w pewnym sensie takiej zaimprowizowanej nekropolii, odcięto w ogóle dostęp do całego tego terenu przy pomocy właśnie takich kilometrów zasłon. Nie można się tam zatrzymać, nie mogą nad tym terenem latać żadne drony. Dziennikarze są wypłaszani, a nawet im się grozi przez osoby trzecie, żeby, i namawia do tego, że jeżeli chcą pozostać przy życiu czy przy dobrym zdrowiu, to powinni jak najszybciej opuścić tą wyspę i nie szukać wóza. Więc, proszę Państwa, takie są realia i najwidoczniej czegoś się mamy nie dowiedzieć, albo mamy mieć wrażenie, że coś się tam wydarzyło takiego, że po prostu tylko szok i trwoga. Jednak, proszę Państwa, są podstawy do wątpliwości i do stawiania sobie bardzo konkretnych pytań. Dlaczego? W tej chwili ukazuje się Państwu na ekranie taki tweet, który podsumowuje, ja to jutro rozwinę, bo sprawa jest przeciekawa i tak naprawdę może dotyczyć wszystkich miejsc na Ziemi, gdzie planowane są tak zwane inteligentne miasta bądź miasta 15-minutowe. Ja przeczytam, a mianowicie rząd Hawajów stwierdza, że celem odbudowy będzie przeznaczenie tego terenu pod inteligentne miasto. Cała wyspa ma być wyspą, ma być pierwszą na świecie i takie plany są już od paru lat, inteligentną wyspą. I tak to określono w styczniu 2023 roku, kiedy to na Maui odbyła się konferencja Smart City. Konferencja była poświęcona temu, że wszystko na Maui ma być przekształcone w inteligentną wyspę miejską. To znaczy tylko energie odnawialne, tylko samochody elektryczne i aktywne tworzenie 15-minutowych miast. W końcu w styczniu tego roku podpisano kontrakt na budowę no, takiego centrum
wieżowców i budynków z przeznaczeniem na biurowce w Lahajnie, to miało objąć obszar 20 hektarów. I tak przypadkowo to właśnie ten teren się spalił. No i ponieważ historyczna zabudowa legła, znaczy to nawet nie legła w gruzach, ona po prostu zniknęła, wyparowała, wobec tego wszystkie te plany unowocześnienia wyspy i miasta stały się jak najbardziej realne. I proszę Państwa, to jest też bardzo istotne, że ta wyspa, jako wyspa inteligentna, miała być w całości zarządzana przez sztuczną inteligencję. I zobaczycie Państwo, że to nie jest odosobniony przypadek i mogą się za tym kryć naprawdę bardzo różne rzeczy. I w związku z tym mamy już, prawda, motyw. I teraz zbadajmy, czy istnieją technologie, które mogłyby spełnić rolę właśnie takiego niszczycielskiego ognia z nieba, który umożliwia realizację rządowych czy globalistycznych planów. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że tematyka jest nieoczywista. Dlatego, żeby Państwa przekonać, sięgnę po przykład dosłownie z mojego podwórka, dlatego, że mój dom jest pomiędzy dwoma budynkami Politechniki Wrocławskiej, która to Politechnika Wrocławska bierze udział w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nad różnego rodzaju systemami broni energii skierowanej. W 2014 roku przeznaczono na to 400 milionów złotych. Zaangażowane są w to oczywiście różne politechniki. Zaangażowana jest polska zbrojeniówka, ale jakby Politechnika Wrocławska wiedzie tutaj prym i jest koordynatorem sześciu projektów. Tutaj macie Państwo te projekty wyszczególnione. Ja nie będę ich czytać. Kto będzie chciał, będzie mógł sobie do tego wrócić. Ja kliknę w dwa projekty. To będą projekty o mikrofalowej broni obezwładniającej. Proszę uprzejmie, prawdopodobnie to jest właśnie ta broń, którą na mnie testują. I jak Państwo widzicie, projekt zaczął się w 2014 roku, dobiegnie końca z końcem tego roku. Kwota dofinansowania to jest 50, no w zasadzie prawie 52 miliony złotych. I przeczytam Państwu dokładnie, jaki jest cel tego projektu. Na Wydziale Elektroniki realizowany jest projekt pod nazwą Mikrofalowa broń obezwładniająca w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod tytułem Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej. Celem projektu jest opracowanie mobilnej broni obezwładniającej opartej na żyrotronowym źródle fal milimetrowym, pracującym w paśmie 90 GHz o mocy wyjściowej fali ciągłej 50 kW. I proszę Państwa, to może chodzić o takie mobilne, na przykład platformy, które mogą rozpraszać tłum manifestantów.
ale mogą to być też takie mobilne, małe urządzenia, na przykład do zainstalowania u sąsiadów. Jeżeli chcemy kogoś wykończyć albo utrudnić mu życie, mogą to być wreszcie takie małe przyrządy, trochę większe od smartfonów, prawda, którymi możemy zaatakować kogoś, no na przykład na mieście czy w parku. Ale proszę Państwa, to nie koniec. Drugi projekt, na który przeznaczono 67 milionów złotych, to dalej na Wydziale Elektroniki realizowany jest projekt pod nazwą Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPP, RF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Celem projektu jest rozwój infrastruktury badawczej w zakresie nowych technologii związanych między innymi z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego. I tutaj, proszę Państwa, już się zbliżamy do tego, co mogło zafunkcjonować właśnie na wyspie Maui. Dlatego, że tego typu generator wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego mógł być po prostu tym wyzwalaczem do podpalenia. Proszę Państwa, jak wspominałam, wielu polskich vlogerów zajmowało się tym tematem, ale ja Państwu polecę tylko w tej chwili jeden kanał. To jest kanał, który możecie Państwo oglądać na tutaj coś muszę sobie zlikwidować, bo nie widzicie Państwo wszystkiego. Proszę bardzo, to jest kanał na Ramblu Szukasz Prawdy. Red Pill News pana Rafała Kędzierskiego i pani Martyny. Proszę Państwa, znakomity kanał. Polecam trzy serwisy. To jest serwis przedostatni, ale jeszcze dwa wstecz. Państwo tłumaczą, bardzo celnie wybierają i znakomicie tłumaczą filmy z języka angielskiego i robią z tego taki cotygodniowy serwis informacyjny. Także naprawdę możecie Państwo z tego skorzystać i dowiedzieć się bardzo wiele o właśnie problematyce tego pożaru i to tak naprawdę z pierwszej ręki. Natomiast ja się też będę posługiwała tym, co zaprezentował taki kanadyjski vloger z portalu Radio Quebec, pan Alexis Cossette-Trudel, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj o tej problematyce jest w tych dwóch programach i zobaczycie Państwo, że jest to analiza bardzo dobrze przeprowadzona, bardzo, bardzo konkretna i przyznam, że nie spotkałam jej nigdzie indziej. Proszę Państwa, tutaj jest zdjęcie satelitarne tej wyspy Maui.
zachodniej części, gdzie wybuchły dwa pożary. Jeden pożar wybuchł tutaj i jak Państwo widzicie, to jest w podczerwieni, czyli tutaj była kwestia mikrofal i tutaj to jest właśnie teren tego miasta, tej dawnej stolicy Lahaina. Proszę Państwa, wiał silny wiatr, dlatego że naokoło szalał huragan i tutaj macie Państwo zaznaczony kierunek wiatru, prawda? Bo gdyby to był normalny pożar, to oczywiście on by postępował w sposób ciągły, zgodnie z kierunkiem wiatru. Prawda? Roślinność by się zapalała, nam to przedstawiano jako pożar lasów naokoło Lahainy. Tylko że tutaj macie Państwo zdjęcie satelitarne, z którego jednoznacznie wynika, że tam nie było żadnych lasów naokoło. Jedyna roślinność to była taka farma kakaowców, ale te kakaowce są nieduże. I jak Państwo widzicie, pomiędzy zabudowaniami miejskimi a tą farmą jest przede wszystkim dość szeroka droga i, prawda, tereny praktycznie pozbawione roślinności, więc jakby ta narracja tutaj w tym momencie upada. Upada również dlatego, że wiatr wiał z północnego wschodu, natomiast ogień się rozszerzał prostopadle do kierunku wiania wiatru. Czyli absolutnie przyczyna była inna. I tutaj wracamy do tego zdjęcia satelitarnego, tego kulminacyjnego momentu pożaru. I jak przyjrzymy się temu bliżej, zaraz to tutaj coś poszło mi teraz. Jak przyjrzymy się temu bliżej, zaraz, przepraszam, muszę to wykadrować, żeby Państwo to dobrze zobaczyli, nie wiem dlaczego. Może to jest znowu efekt tego, co oni robią. O, no mniej więcej. Jak Państwo popatrzycie na ten pożar tego miasta, no to jest oczywiste, że to nie był pożar, który się przemieszczał, tylko że jednocześnie mamy tutaj pięć różnych ognisk tego pożaru i te ogniska się absolutnie ze sobą nie komunikują, to znaczy są przerwy pomiędzy tym rozprzestrzenianiem się tego ognia. I tutaj widać to najlepiej. Teoretycznie ognisko numer 2 na skutek właśnie przemieszczania się wiatru powinno się zlać z ogniskiem numer 3. To nie ma miejsca. Również nie ma żadnej łączności pomiędzy jedynką, dwójką i trójką. Pomiędzy trójką a czwórką i piątką. I proszę Państwa, to pokrywa się z tą mapą, gdzie były strzałki, gdzie były te czarne punkty zwęglenia. To znaczy tak, jakby ten ogień przeskakiwał z miejsca na miejsce i nie byłoby ciągłości pomiędzy tymi zdarzeniami. I co ciekawsze, no, na tych 20 hektarach tej starej zabudowy, gdzie mieszkała rdzenna, biedna ludność, były jednak domy znacznie zamożniejsze, można powiedzieć, posiadłości. I oczywiście część z nich spłonęła, ale w niektórych wypadkach to tak wygląda, jakby ogień doszedł do pewnego momentu, przeskoczył przez tą posiadłość,
prawda, i palił dalej na nabrzeżu. Jakby naprawdę pewne posesje były chronione. Tutaj macie Państwo drugi taki przypadek. Jeszcze jeden. Ale najciekawsza, proszę Państwa, sytuacja jest tutaj. Prawda? Bo widzimy, że z obu stron ta z obu stron domy po bokach tej posesji zostały całkowicie zwęglone. Natomiast tutaj ogień się zatrzymał w cudowny sposób i ocalał nie tylko sam dom, ale też przyległy teren zielony. I proszę Państwa, takich sytuacji, kiedy palą się domy, natomiast nietknięte pozostają drzewa, krzewy, trawa przed domem, czy jakieś kępy drzew, takich sytuacji jest znacznie więcej. Fake checkerzy próbowali nam to najpierw tłumaczyć, że prawda, są takie specjalne gatunki, głównie palm, które wydzielają jakieś olejki eteryczne, w związku z czym to drzewo nie jest palne, ale jak Państwo możecie zobaczyć, dotyczy to trawy, dotyczy to również drzew iglastych, drzew liściastych. Prawdopodobne wytłumaczenie jest takie, że użyto tutaj broni mikrofalowej. I ta broń mikrofalowa po prostu niszczy czy zapala ten typ materiałów, które po prostu absorbują te częstotliwości mikrofalowe. Natomiast drzewo i w ogóle rośliny temu nie podlegają. Dlatego na przykład możemy włożyć do mikrofalówki papierowy talerz i nic się nie wydarzy. Jeżeli włożymy na przykład folię, no to się spali i będzie iskrzyła. Więc tutaj widzicie Państwo, że to również zostało zachowane. Kępie drzew nic się nie stało. Nic się nie stało też, bo za chwilę będziemy o tym mówić, asfaltowi przed tym domem. Natomiast już nabrzeże zostało objęte ogniem. I tutaj, proszę Państwa, kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z mikrofalami, dlatego że te broni energii skierowanej to mogą być lasery. Z tym, że laser, jeżeli atakuje jakiś obiekt, to po prostu pali go z zewnątrz. Natomiast mikrofale palą od środka, zostawiając właśnie taką zewnętrzną skorupę. I tutaj, proszę Państwa, ta sama kępa drzew. Widzimy, że to drzewo tutaj na brzegu no jest ogołocone z liści. Natomiast co ciekawe, to fakt, w jaki sposób stopił się asfalt. Bo prawda, widzimy, że ten pożar szedł, topił ten asfalt, ale topił ten asfalt tylko w pewnych fragmentach. I zobaczmy tutaj, gdzie jest trójka, prawda, że to jakoś tak pod dziwnym kątem 45 stopni i nic się nie stało, prawda? I mamy takie fragmenty, gdzie ten asfalt jest stopiony i potem tak jakby ten pożar działał szalenie wybiórczo, jakby ktoś tym sterował z wręcz taką chirurgiczną precyzją. I tutaj, prawda, powiększenie i widzimy, że naprawdę ten asfalt na tym odcinku jest jak najbardziej stopiony.
ale zobaczymy, że to nie wszędzie tak się dzieje. I wreszcie, proszę Państwa, zagadka największa to ta, że zapaliły się łodzie, które były na wodzie daleko od brzegu. Zapaliły się łodzie drewniane, zapaliły się łodzie metalowe i wszystko wyglądało tak, jakby ten ogień szedł po wodzie. I również widzicie Państwo tutaj ten wpis na górze, że ta sprawa z ogniem na Małej nie pasuje. Jak spłonęły, jak mogły spłonąć wszystkie łodzie na wodzie, a wokół miasta powstał idealny krąg ognia. Prawda? Tutaj mamy ten krąg ognia. On jest prawdopodobnie nie wokół całego miasta, tylko wokół pewnego obszaru w mieście. I tutaj, proszę Państwa, już mamy wyjaśnienie zagadki, a mianowicie już od ładnych 50 lat istnieją właśnie takie laserowe urządzenia zapłonowe, które mogą, które oczywiście służą do tego, żeby przeprowadzać takie kontrolowane spalanie kawałków drewna w lesie, ale no, mogą również posłużyć podpalaczom do tego, żeby wzniecić pożar. I faktycznie tutaj mamy takie małe ręczne urządzenie. Ten patent w leśnictwie to było urządzenie zdalne, które mogło, prawda, czyścić ten las nawet w odległości 1,5 kilometra, ale tutaj widzimy, prawda, że w momencie, kiedy ta wiązka laserowa się przemieszcza, to można naprawdę z dużą precyzją nad nią panować i zresztą tym się chełpią producenci broni laserowej. Za chwilę do tego przejdziemy. I proszę Państwa, tutaj tylko Państwu pokazuję, ja omówię bardzo szczegółowo ten temat w materiale jutrzejszym. Pokazuję Państwu zalążek wielkiej zagadki. Dlaczego podczas tego pożaru nie wszystko wskazuje na to, że nie spaliły się przedmioty w kolorze niebieskim? Te wszystkie jakby skrawki materiału zostały poddane właśnie wiązce z takiego małego lasera. No i jak Państwo widzicie, kolor żółty, czerwony i zielony poległy, to znaczy wypaliły się dziury. Natomiast niebieskiemu nic się nie stało. To mówię na zachętę, żebyście Państwo chcieli się ze mną spotkać jutro. Jutro będzie rozwiązanie tej zagadki. Zobaczycie Państwo, że przeciekawe, oczywiście nie moje, ale ja się do tego dokopałam. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze raz dowód na to, że to mogą być mikrofale i że w środku tego drzewa były jakieś elementy drewna, które rezonowały z tymi częstotliwościami tych mikrofal i dlatego się zajęły. I tutaj, proszę Państwa, seria zdjęć, które nie pochodzą z Maui. One pochodzą z Kalifornii, z pożarów sprzed paru lat, ale uświadomią Państwu, że to tak naprawdę jest reguła. To znaczy, są palone miejscowości przy pomocy takich technologii, gdzie dochodzi do zapłonu w samych domostwach, natomiast otaczająca roślinność pozostaje, obojętne jakiego typu to są drzewa, pozostaje absolutnie nienaruszona. Są takie hipotezy i one są jak najbardziej uzasadnione, że dochodzi po prostu
w takich budynkach czy w takich samochodach do samozapłonu, dlatego że iskrzy elektronika, która jest w naszych domach, to znaczy wszelkiego typu routery, wszelkiego typu urządzenia, no i przede wszystkim zdalne liczniki. Już na etapie instalowania tych zdalnych liczników były bardzo liczne samozapłony i prawdopodobnie tak to się właśnie odbywa. Tutaj jeszcze powiększenie. I wreszcie, proszę Państwa, dowód absolutnie najlepszy na to, że jest to atak i że jest to atak z bardzo precyzyjnym namierzaniem, dlatego że jak Państwo widzicie, tą miejscowość otaczał zewsząd las. Las pozostał nietknięty, z miejscowości nie pozostało. Dokładnie nic. Prawda? I tutaj również fragment i przede wszystkim ilustracja tego, że to się pali wszystko. To znaczy palą się sprzęty, pali się metal, topi się metal, prawda? Rozpadają się sanitariaty, to znaczy prawda, sedesy, wanny, umywalki, no nie zostaje praktycznie nic, tylko biały popiół. Ale proszę Państwa, wracamy teraz do Maui. Bywa jeszcze ciekawie. Dlaczego? Ponieważ mieszkańcy zostali pozostawieni samym sobie, no i mieli prawo sądzić, że władze stanu nie podejmą żadnych sensownych kroków, żeby wskazać sprawców tego ataku. W związku z tym oni sami zaczęli dokumentować i przeprowadzać dochodzenie. I tutaj widzicie Państwo samochód, który się spalił doszczętnie. Stopiły się nawet aluminiowe felgi. Zabawa polega na tym, że ten samochód jest na parkingu. Naokoło niego nie ma niczego, od czego on by się mógł zająć. I w dodatku, proszę Państwa, Państwo tego nie widzicie, ale jak wejdziecie na ten film, to ukaże się to Państwu w całej krasie. Ten samochód jest na terenie willowym, gdzie żaden dom naokoło się nie spali. Tylko ten samochód. I proszę Państwa, co jest tutaj dziwne i charakterystyczne, a mianowicie, że aluminium się topi mniej więcej w temperaturze 660 stopni. Natomiast asfalt ma znacznie niższą temperaturę topnienia. Jak Państwo widzicie, asfalt tutaj jest zupełnie nieruszony i tak było naprawdę w bardzo wielu przypadkach. Proszę Państwa, znowu wracamy do pożarów sprzed paru lat w północnej Kalifornii i tam z niewiadomych przyczyn dochodziło na przykład do takich zdarzeń na autostradzie, gdzie wokół nie było żadnej roślinności, nie było żadnego pożaru i nagle na pewnym odcinku zapalały się pewne samochody, a inne nie. A to były czasy jeszcze sprzed samochodów elektrycznych, więc absolutnie to nie było wytłumaczeniem. Również uważa się, i to jest jeden z dowodów, widzicie tutaj Państwo ulicę obok World Trade Center. 11 września 2001 roku. Znowu wokół nie było żadnego pożaru. Te samochody spaliły się doszczętnie. Nie miały prawa. I to jest właśnie dowód, że tamten atak również był z udziałem broni energii
skierowany. Jakiego rzędu temperatury mogły być w lajnie na małym? Normalny pożar lasu to jest około 600 stopni do 800 stopni. Natomiast na to, żeby się spaliło stal, tak jak tutaj, to jest 1220 stopni. Na to, żeby stopiło się szkło, bo stopiło się szkło w wielu samochodach, tutaj dalej mamy aluminium, ale temperatura topnienia szkła to jest około 1400 stopni i tak naprawdę już władze stanowe przyznają, że temperatura, dlatego to się nazywa super pożar, że temperatura po prostu mogła przewyższać 1400 stopni. Tutaj widzicie Państwo takiego pracownika właśnie zbrojeniówki amerykańskiej, który po roku pracy w bazie na Antarktydzie składał zeznania oficjalne przed kongresem i on właśnie mówił o tych czarnych projektach wojskowych, o tej zaawansowanej broni energetycznej i, co dla mnie bardzo istotne, mówił również o takich systemach radarowych pomieszczonych na Antarktydzie, które umożliwiały technologię mind control i tak zwaną technologię głosów w głowie, czyli VK2. I to, proszę Państwa, są bardzo konkretne zeznania. Jeżeli Państwa to interesuje, on się nazywa Eric Hecker i naprawdę miał do czynienia z, no jakby, tymi czarnymi projektami z najwyższej półki. Ale proszę Państwa, to nie tylko armia amerykańska czy polscy naukowcy, ale tutaj widzicie Państwo artykuł takiego francuskiego Centrum Badań nad Wywiadem i właśnie też obszerny artykuł z tym, że z 2017 roku o tym, co już wtedy było możliwe, a co jeszcze niewykonalne. I proszę Państwa, pokrótce Państwu wyjaśnię, na czym polegają te bronie energii skierowanej. Technologie mogą być różne i najprawdopodobniej no, nie mamy pojęcia o większości z nich, po prostu dlatego, że ocenia się, że mniej więcej wojsko jest 70 lat do przodu w stosunku do wiedzy akademickiej. No ale możemy mówić tylko o tym, co już wiadomo. Mogą to być albo mikrofale o bardzo wysokiej mocy, albo fale milimetrowe, albo wysokoenergetyczne lasery. Czyli mamy tutaj do czynienia z falami radiowymi, z mikrofalami, z podczerwienią i ze światem, i ze światłem widocznym. Promienie lazerów na przykład mogą być albo czerwone, albo zielone, albo niebieskie i każdy z tych kolorów oznacza inną częstotliwość. Proszę Państwa, przemysł tych broni energii skierowanej jest szalenie przyszłościowy, no i naprawdę jest szalenie opłacalny dla tych sześciu grup na świecie,
przemysłu zbrojeniowego, które właśnie produkują tego typu urządzenia do walki radioelektronicznej. Ocenia się, że obecnie w 2023 roku to jest rynek 5 miliardów bodajże, 3. Natomiast w 2027 roku to ma być już rynek o wadze ponad 13 miliardów dolarów. Więc jest się o co bić. Tutaj to wszystko, co Państwo widzicie w tej chwili, to są fragmenty oficjalnych filmików, które są filmami reklamowymi tych różnych grup zbrojeniowych, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Dwie największe to jest Lockheed Martin i Raytheon. Z tym, że proszę Państwa, to są jeszcze stare filmy, stare wersje tej broni. Mnie po prostu zależy na tym, żeby Państwu to pokrótce w tej chwili pokazać, absolutnie metodą obrazkową, że to są albo takie platformy mobilne, naziemne, które mogą na przykład służyć do zestrzelenia drona albo samolotu. Tutaj jest taki nowszy system Athena, który też jest typowany, że to właśnie ten system został użyty na Maui. Oczywiście można tego rodzaju laserem atakować z drona. Wtedy byłyby to tak zwane drony zabójcy. Można to zainstalować na samolocie po to, żeby tutaj mamy Boeinga, prawda, po to, żeby się bronić albo żeby atakować. Tutaj właśnie jest ten Boeing VAL 1 Airborne Laser. Prawda, tutaj już w sposób naturalny widać, jak ten promień wychodzi. Ja Państwu naprawdę podaję tylko garść tych informacji. W opisie będą oczywiście linki do tych filmików. Kogo te sprawy interesują, może to zobaczyć. Tutaj, prawda, zastosowanie na morzu. Ale to, co nas będzie zajmowało najbardziej, to możliwość zainstalowania tego typu broni na satelicie, bądź na niskiej orbicie, tak jak na przykład satelity Starlinka, bądź na tej tak zwanej orbicie Geo. I tutaj, proszę Państwa, pokazuję zdjęcie satelitarne sprzed paru lat. To jest część Oregonu i te czarne punkty to są pożary, które wówczas wybuchały tak właśnie w linii prostej co 4 godziny. Ja Państwu sygnalizuję, że był taki dzień przed paroma tygodniami w Quebecu, gdzie tego typu wybuchło w ciągu jednego dnia kilkanaście, bodajże 17 takich pożarów. Tłumaczono, że były to tak zwane suche pioruny, ponieważ nie było żadnej burzy, nie było żadnych warunków klimatycznych do tego, żeby te pożary wybuchały, więc wytłumaczono to tak zwanym suchym piorunem, ale tutaj nad Oregonem wyjaśnienie jest zgoła inne. Już Państwo widzicie te pożary i widzicie Państwo przede wszystkim promień,
który idzie z bardzo wysoka. I wiadomo, że on idzie z bardzo wysoka. Państwo tego nie widzicie, bo ja wszystkiego pokazać nie mogę, ale po prostu widać, jak przez ten promień przechodzą mury. I on po kolei zapala pewne miejsca i potem z tego rozszerza się pożar. I tak, prawda, za 4 godziny wznieci pożar w następnym miejscu, w następnym i jeszcze w następnym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pożary na Maui, to jest bardzo dużo zdjęć właśnie z takimi promieniami, które schodzą z nieba. Albo, prawda, schodzi promień i nagle coś wybucha na powierzchni. Większość tych zdjęć została już, no, w cudzysłowie, zdemaskowana, i to niekoniecznie przez fake checkerów, jako pochodząca z innych zdarzeń, podpaleń, ale prawda, nie konkretnie z Maui. Natomiast tutaj mamy zdjęcie, został uchwycony kamerą, no taką monitorującą posiadłość, został uchwycony moment, kiedy ten pożar wybuchał i na Maui właśnie, tylko że nie w mieście, tylko w tej drugiej lokalizacji. I wcześniej, prawda, było widać taki bardzo mocny rozbłysk niebieskiego światła. Kolor niebieski tutaj zobaczycie Państwo, że będzie istotny. I proszę Państwa, cóż, tak to wygląda. Wszystko spopielało. I ten biały proszek, proszę Państwa, to są szczątki ludzi. To są szczątki tych dzieci. I dziadków. Były domy, gdzie całe rodziny, prawda, były tylko zwęglone, ale tak naprawdę w większości przypadków to nawet nie ma czego zbierać. Ale tragedia jest przeogromna. I to naprawdę, to, co się tam stało, to naprawdę budzi grozę. I teraz kolejny trop, kto mógł być za to odpowiedzialny. Proszę sobie wyobrazić, że na tej samej wyspie Maui znajduje się jeden z dwóch ośrodków w Stanach Zjednoczonych, drugi jest w Nowym Meksyku, do właśnie spraw badań nad energią ukierunkowaną. Na Maui jest posadowiony taki ośrodek, który się nazywa AMOS. I to jest ośrodek optyczny i superkomputerowy sił powietrznych na Maui. On właśnie tak wygląda. Ma dwa zadania, to w zasadzie są dwa odrębne obiekty. Jeden obiekt zajmuje się badaniem przestrzeni kosmicznej, to znaczy chodzi tutaj o nadzór nad tą przestrzenią kosmiczną, a drugi to jest centrum komputerowe, to znaczy centrum zbierania danych i jednocześnie, prawda, no, ewentualnie programowania określonych działań obronnych, defensywnych bądź ofensywnych. I proszę Państwa, jakiego typu prototypy opracowuje to centrum na Maui? Ja Państwu to przeczytam. AFRL jest pionierem pierwszego i jedynego lasera pokładowego klasy megawatowej i jest światowym liderem w naziemnym obrazowaniu przestrzeni kosmicznej przy użyciu optyki adaptacyjnej za pomocą 3,5-metrowego teleskopu
w Nowym Meksyku i 3,6-metrowego teleskopu na Hawajach. Dyrekcja wdraża rewolucyjne technologie przeciwelektroniki i systemów laserowych dla wojowników, to znaczy dla wojska, rozwijających technologie takie jak tor przedstawiony na zdjęciu. Już Państwu pokazuję fotkę tora, ale proszę Państwa, co jest ważne? Ważne jest to, że jest to urządzenie, które z łatwością mieści się na pokładzie samolotu. I już od 2 lat trwają testy nad tą bronią. Tor, tak pisane, to jest imię starogermańskiego boga i być może to nie jest przypadek. I Tor, bóstwo Tor, był władcą, uwaga, piorunów albo ognia z nieba. I teraz, podczas tych testów w 2023 roku Tor był w stanie unieszkodliwić rój bezzałogowych statków powietrznych na poligonie konwencjonalnych materiałów wybuchowych i symulacji w teście AFRL. Chociaż ta broń energii skierowanej nie działa z mocą lasera, może wyłączyć systemy elektroniczne, tworząc w ten sposób możliwe zwarcie zapalające. I proszę Państwa, pojawiły się już oczywiście artykuły, że to być może był jakiś błąd, że być może oni eksperymentowali z tą bronią i im się to, tak jak z laboratorium w Wuhan, po prostu wymknęło spod kontroli, wzięło i zabiło, ale nikt tego nie chciał. Nie było to absolutnie działanie celowe. Tyle, proszę Państwa, że wokół tego pożaru jest tyle elementów wskazujących na to, że tak naprawdę chciano zniszczenia tego miasta, chciano przejęcia tych terenów i chciano śmierci tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że to jest rdzenna ludność o bardzo ciekawej historii, o bardzo ciekawych wierzeniach religijnych i to tak naprawdę są kahuni. To znaczy depozytariusze prastarej wiedzy o związkach człowieka z naturą. To tak naprawdę są najwięksi przeciwnicy transhumanistów. Bo to są ludzie, którzy wiedzą, jak uzdrawiać i którzy wiedzą, jak chronić. Na podstawie wiedzy przekazywanej przez najprawdopodobniej tysiąclecia. I prawdopodobnie chodziło o to, żeby tych, no naprawdę, przeciwników Wielkiego Resetu unieszkodliwić i wyeliminować. Ale o tym, proszę Państwa, to jutro, a w zasadzie już dzisiaj, bo mamy 5 rano. Dziękuję serdecznie za cierpliwość. Mam nadzieję, że przekonałam, mam nadzieję, że zaciekawiłam co do motywów tego zdarzenia i że spotkamy się jutro.